każdym tańcu najważniejsze są kroki, a tancerki z wodzisławskiego zespołu Miraż wykonały duży krok do wielkiej tanecznej kariery. Podczas 20. Mistrzostw Świata w niemieckim Rize popularne mirażówki powtórzyły ubiegłoroczny wynik i sięgnęły po srebrny medal, ustępując pola jedynie Rosjankom. Co roku do Niemiec ściąga kilka tysięcy tancerek i tancerzy z ponad 30 krajów, co tylko pokazuje skalę tego wydarzenia. Mimo ogromnej konkurencji, tancerki z formacji Showdance w niedzielne popołudnie sięgnęły po tytuł wicemistrzyń świata. Dużo stresowałyśmy się, ale myślę, że dobrze wyszło. Zajęłyśmy drugie miejsce, także wielki sukces. Była tam bardzo duża konkurencja, ale udało nam się. Tam naprawdę jest duża impreza, duża hala. I wszystko udało nam się bardzo dobrze, więc cieszymy się. Każdy sukces okupiony jest ciężką pracą na treningach, wytrwałością i wyrzeczeniami. Mimo bardzo młodego wieku popularne mirażówki już teraz poświęcają większość swojego czasu na przygotowania do zawodów. Im bliżej mistrzostw, tym te treningi są bardziej intensywne. Normalnie treningi mają 4 razy w tygodniu, no przed mistrzostwami 6-7 razy w tygodniu. No i pracujemy, czyli taki cykl przygotowań to jest 10 miesięcy. Na świętowanie ostatniego sukcesu nie było czasu. Przed tancerkami i ich trenerami kolejne duże wyzwanie, jakim będą Mistrzostwa Europy w Mikołajkach. My zawozimy tam 12 choreografii aż, a mamy na przygotowania 5 dni, bo wyjeżdżamy już w niedzielę. No impreza będzie mocna jak zawsze. Dużo się przygotowujemy, właśnie dzisiaj mam taki dłuższy trening, więc dzisiaj będzie dużo pracy, ale mam nadzieję, że też będzie duża rywalizacja i że też nam się coś uda zająć. Trudno zliczyć ilość treningów i zawodów, w jakich uczestniczą tancerki grupy Miraż, jednak dziewczyny podchodzą do swoich zadań z prawdziwą pasją i pełnym zaangażowaniem. Nie zauważyłam, żeby się zniechęciły. Są takie momenty na pewno, jak najgorzej jak jakaś porażka, ale myślę, że długo wytrzymają i do seniorów, jak będą starsze. Dziewczynom z grupy Miraż pozostaje życzyć, by tak jak do tej pory szły przez życie tanecznym, pełnym sukcesów krokiem.